Witajcie w naszym kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy intro, czyli wstęp dla świata smart home z IKEA. To jest ten sklep, gdzie wchodzimy tylko po sztuczce i nagle stwierdzamy, że nie, musiałem kupić trzy łóżka i komodę, które potem muszę składać. Na tym to polega. W ten sposób działa Ikea, ale spokojnie, jeżeli chodzi o ich sprzęty smart home, jest już trochę prościej. A dzisiaj wszystkiego się o nich dowiecie. Zapraszam. IKEA ma swój własny system smart home. Oznacza to, że projektują i produkują właśnie te urządzenia. Jak bardzo kto nie wnikam, ale możemy już je znaleźć całkiem sporo w ich znaleźć w całkiem sporowych sklepach. Wyliczmy w takim razie, okej, okay, co możemy sobie kupić smart z IKEA. Po pierwsze, mamy oświetlenie. I tego oświetlenia mamy całkiem sporo, bo mamy zarówko, zarówno żarówki GU10, jak i żarówki z innymi gwintami, oraz ostatnio nawet specjalną lampę. Poza tym, IKEA posiada jeszcze głośniki. Symfoniski, które są tak naprawdę produkowane przez Sonosa, które możemy sobie kupić w kilku różnych rozmiarach. Kolejna rzecz, którą możemy kupić w Ikei, to są czujniki ruchu. Tutaj odnoszę się do mojego filmu, gdzie specjalnie go opisałem, jak bardzo cudowny jest to sprzęt. Poza tym, co jeszcze możemy kupić? Możemy kupić samą bramkę, o której opowiem później trochę więcej, rolety. I różnego rodzaju urządzenia do sterowania właśnie roletami czy światłem. Czyli tak naprawdę już tego trochę jest. Ok, a teraz jak to wszystko działa? System Smart Home IK może działać z bramką i bez. Oczywiście bez jest bardzo mocno ograniczony, na przykład, jeżeli kupicie rolety i nie podepniecie ich do bramki, w tym momencie za pomocą dedykowanego przycisku możecie je podnosić albo obniżać i to tyle, tak? Jeżeli chcemy mieć już na przykład oświetlenie, to ono już musi być z czymś sparowane, albo z czujnikiem ruchu, albo ze specjalnym przyciskiem, albo właśnie z bramką. Więc co daje nam taka bramka? Po pierwsze, no możemy z nią sparować wiele rzeczy: możemy z nią sparować oświetlenie, możemy z nią sparować rolety oraz wszelkiego rodzaju czujniki ruchu. Dzięki temu. Tak naprawdę możemy dodać ją za pomocą HomeKit do naszej aplikacji DOM, między innymi, albo do Google Home, albo do Amazon Alexy, bo mamy wszystkie trzy integracje i wtedy możemy już sobie sterować tymi urządzeniami z zewnątrz domu. Czyli nie musimy być w domu, żeby sterować światłami, albo żeby podnosić rolety i tak dalej. tutaj, jeżeli chodzi o na przykład właśnie Google Home, to odnoszę się do naszego filmu Google Home. A jeżeli chodzi o HomeKit, to do naszej instrukcji HomeKit. Co lubię w smart home od Ikei, to że jest szeroko dostępny. Czyli oni mają sklepy tak naprawdę w każdym większym mieście. Dzięki temu. Są w stanie dotrzeć do dużej ilości ludzi, są w stanie pokazać ten sprzęt dużej ilości ludzi. A Wy wchodząc na przykład do Ikea po łyżki albo po talerze nagle wyjdziecie z całym zestawem żarówek i może z jakimś głośnikiem. Bo też możemy sobie zobaczyć jak to tam wszystko działa. A poza tym no to jest takie przyjazne użytkownikowi. Czyli przychodzimy do domu, mamy proste instrukcje, wkręcamy żaróweczkę, przytrzymujemy gdzieś przycisk i po chwili to już działa. I już możemy się bawić tym i mówić, że Ej, mam inteligentny dom. To, co mnie irytuje w Ikei, to jest to, o czym wspominałem już w recenzji ich czujnika ruchu. Po pierwsze, ich czujnik ruchu, który jest kiepski, po prostu. A po drugie, to, że czasami mam tak, że te żarówki działają jak chcą. Tak, czyli na przykład, nie wiem, z sześciu żarówek działa pierwsza, trzecia, czwarta i piąta, a druga, no nie. Albo, że z sześciu żarówek działa tylko jedna i to trzecia. To się zdarza naprawdę nagminnie, a nie powinno, i z tym mam duży problem, bo zarówno jeżeli chodzi o przycisk jak podpinając do bramki, no to słabo działa. Druga rzecz to jest sama bramka, czyli tak naprawdę bardzo ograniczone możliwości. Możemy sobie wejść do bramki i zobaczyć nasze światła, włączyć je, wyłączyć, przesunąć, żeby ściemnić albo rozjaśnić. I mamy także możliwości kilku, mamy także możliwości kilku różnych scen. Ja to wszystko opisywałem w recenzji tej bramki. No, ale na tych możliwości nie ma aż tak dużo. Więc, żeby faktycznie wykorzystać te sprzęty, musimy iść do tak zwanej firmy trzeciej. Czyli albo aplowskiego HomeKita, albo Google Home, albo Amazon Alexa. No, duży plus, o którym wspomniałem wcześniej. Integruje się z nimi, więc to trochę niweluje. Kolejna rzecz, którą lubię Wiki, na przykład to są ich rolety. Ich rolety wewnętrzne są naprawdę fajne, działają świetnie. Fajnie się integrują z Honkit, i były chyba jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszymi roletami wewnętrznymi tego typu. Więc jak widać, IKEA nie jest tak, że kopiuje kogoś, tylko tworzy też swoje własne produkty i trochę wyznacza trendy. To jest bardzo fajne. No, i to, o czym mówiłem wcześniej, co bardzo lubię w, w tym systemie, jest to, że on jest naprawdę szeroko dostępny i dla każdego. Czyli nie musicie od razu wydawać 10, 15, 50 tysięcy złotych, nie musicie też mieć doświadczenia w programowaniu. Po prostu idziecie do sklepu, kupujecie sprzęt, wkręcacie, podłączacie do prądu. W aplikacji klikacie parę razy, np. jeżeli macie bramkę dalej, dalej, tak, tak, dalej, dalej, i działa. I pomimo tych tam kilku wad, o których mówiłem wcześniej, to naprawdę fajnie działa. I powiem szczerze, że sam mam sporo sprzętu IKEA u siebie i jeszcze więcej będę go testować. I polecam go każdemu, kto zaczyna z tym swój, swoją zabawę, bo warto. Jak zobaczycie, jak sobie wkręcicie jedną, drugą, trzecią żarówkę, dacie inteligentny głośnik, rolety, które same zjeżdżają, to nagle stwierdzicie, ej, ja chcę więcej, i będziecie szerzej wchodzić w ten świat. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Gorąco zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, do polajkowania tego filmu. Bo patrzymy na to, patrzymy, ile mamy lajków, patrzymy, ile mamy subskrypcji. I się cieszymy z każdego lajka i z każdej subskrypcji. Więc jak klikniesz, to wtedy będziemy robić tak! Yey. Mamy kolejnego e, człowieka, który nas lubi. Więc. E, Tomasz tylko przy takich kanałach, które mają jeszcze powiedzmy kilkaset użytkowników, a nie kilka milionów. No i poza tym cieszymy się, że możemy Wam pokazywać świat smart home. No i zapraszamy Was do wielu różnych recenzji, również IKEA, kilku na naszym kanale. Do zobaczenia i miłego oglądania.